Philips 603 AM FM Stereo Receiver. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy zajmować się urządzeniem, które było grzebane. Ktoś sprzedał urządzenie, próbował podjąć się naprawy, nie poszła mu, więc nawet nie wiem, w jakim stanie jest to urządzenie. Czy w ogóle działa? Ogólnie muszę powiedzieć, że lubię Philipsa. Za odkrycia, za innowacje, za kasetę, za płytę kompaktową. Niestety dinowskie złączki zmiksowane z cinchami. Duży radiator i przewód sieciowy na stałe. Oraz gniazda antenowe, bo to jest radioodbiornik. Mam ciekawą wejście MFB, nie wiem co to jest. Ale mam schematy, to pewnie się dowiem, co ze schematów, co to jest to FMB. Na razie jeszcze nie zaglądam do nich. Sprzedający dorzucił schematy. Widać, to nie moje pismo. Coś sobie już próbował naprawić tutaj. No, jak to zwykle wyzwanie. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Front panel ma takie regulatory jak włącznik sieciowy, gniazdo sławkowe, regulator wzmocnienia, współbieżny z regulatorem zrównoważenia kanałów, klawisz włączenia filtra kontur, regulator basu, regulator sopranu, obsługa radioodbiornika, czyli filtr wysokiej częstotliwości, wejście w tryb mono, wybór ustawionych wstępnie radiostacji, przejście na manual z tą gałeczką i tutaj mamy wybór długich fal, średnich UKF-u, gramofonu, taśmy pierwszej, taśmy drugiej, czyli magnetofonu 1-2, siła sygnału i tutaj zgrubny wskaźnik do częstotliwości ustawionych tymi małymi regulatorami tutaj. No i oczywiście duża skala. Filmuję tak z boku, pod kątem, żeby się nie odbijał w tym pięknym radioodbiorniku, ale niestety odbijam się. Może jakbyśmy zrobili w takim skosie, to bym się nie odbijał. Pokrywa niestety jest nieco porysowana. Tu mamy plastikowy otwór wentylacyjny. To jest spienione tworzywo. Całe to jest z plastiku. Można oczywiście zrobić pewną imitację drewna, naklejając tutaj fornir klejem kontaktowym i lakierując to, ale można przypadkowo zniszczyć ten radiator. Takie mamy tranzystory. Jak widzicie, ktoś już coś tu popisał. Pastował. Jakieś oznaczenia na tych tranzystorach są. Nieoryginalna złączka, bo złączka oryginalna wygląda tak. No to możemy mieć dużo zabawy, bo tutaj prawdopodobnie wszystkie kondensatory wylecą. No, żaróweczki. Co to jest za żarówka? Oryginalna Philipsa pewnie. Tak, Philips 6,3V 0,25A. Ktoś też oznaczał sobie rezystory emiterowe i widzę nawet, no to są Philipsowskie kondensatorki z kodem paskowym. Co tu mamy? Speakersy. No. Te gniazda głośnikowe. Trzeba by się zastanowić,
nad ewentualną wymianą, ale nie ma miejsca tutaj, więc chyba zostaną w oryginale. No i sekcja tunela. Bardzo ładny, duży przełącznik Alpsa. O ile dobrze kojarzę, tutaj też przełącznik na przedbuszce. Tak. No i prawdopodobnie pod tym całym panelem kryje się nam przedwzmacniacz, no bo mamy za dużo pustego miejsca. No i magnetoelektryczne wskaźniki. Poprzedni właściciel gałkę wkleił na taśmę dwustronną. Mu pewnie spadała z tego. I tak mamy widok pod front panelem. Ślady rdzy? Nie, jakiś stary smar. No i tu są właśnie te stroiki. Napęd. Tu jest trochę rdzy. Na tej gałeczce. No, Filip zastosował jakiś ekran tutaj. Czyli, no poniekąd zakłócenia od żarówek, no bo one żarzone są, świecą się, zasilane prądem przemiennym, mogą powodować jakiś wpływ na przedwzmacniacz. Ekran do preampu jest na takiej sufce. No i mamy przedwzmacniacz odwrócony do góry nogami. Stąd też to ekranowanie, żeby nie było wpływu na od tych żarówek na preamp. Ktoś próbował wyjąć potencjometr, bo tutaj jest lutowany potencjometr, to widać tam od dołu. Te są nieruszane od barwy. Przełączniki też nie są wymontowane. Widzę, że rozwojowe PCB jest tutaj. No to może mnie martwić trochę, bo mam nadzieję, że nie jest zepsuty ten potencjometr. Przystępujemy do prac, takich jak sprawdzenie tranzystorów mocy. Czy warto to od razu odpalać? Czy też mam jakąś niespodziankę? No ale to najpierw sprawdzę tranzystory. Takie postępowanie powinno być zawsze. Przedzwonić sobie tranzystory sterujące też i dopiero potem przez żaróweczkę w obwodzie pierwotnym transformatora spróbować to uruchomić. Zwracam Wam uwagę na wypalony rezystor. Tu wypalony rezystor, ten rezystor jest wymieniony. Tuner nam spokojnie raczej uszkodzony nie będzie, może być ewentualnie rozstrojony nieco. Ale ojejku. Tutaj albo zalane to jest klejem. Tam widzicie. Albo się stało jakieś nieszczęście temu tunerowi. Ale to też może być celowe działanie Philipsa. Długo szukałem, ale pomógł mi schemat, rysunek, o, ten płytki drukowanej. 3509 i 3510 to są rezystory 10-ohmowe w układzie filtrowania górnych częstotliwości. Ten układ Sobla tak zwany, tylko że tutaj akurat cewki nie ma. I dlaczego się zepsuły? Być może te kondensatory są do wyrzucenia. Ten i ten. Skoro się pali rezystor, no to sygnał płynie przez niego bardzo duży z powodu zwarcia w kondensatorze. Także ten kondensator i ten kondensator do sprawdzenia, bo te rezystory są w szeregu z nimi. Po odkręceniu dołu mamy trochę niespodzianek, ale zanim niespodzianki, zobaczmy sobie, czy ktoś psikał. Raczej czysto i sucho. Raczej, chociaż to nie znaczy, że ktoś bezpośrednio do środka potencjometru nie wlał jakiejś specyfiku. Tranzystory serii BC500. Pierwsze niespodzianki. Zdrutowany tranzystor. I tak trochę powypalane. Mam tu jakaś diodka. Dlaczego tutaj, to nie wiem. No i oczywiście jakaś śruba mi się tu szwenda. Taka duża. Nie wiem skąd. Była luźna. I co jeszcze mogę powiedzieć? Tu jest jeszcze jakiś
wypalony czy oderwany fragment ścieżki drukowanej. MFB to jest wyjście na jakąś zewnętrzną końcówkę mocy. Bo jak widzicie, MFP są tutaj przez dzielnik rezystancyjny z gniazd wyjściowych. Tak jak tutaj widać. Pamięć mnie zawodzi. Nawet nie pamiętam, kiedy go kupiłem. Ale sprawdziłem sobie archiwum Allegro lokalne, gdzie kupiłem ten wzmacniacz. I nie usunąłem jeszcze tej aukcji, więc już wiem, że kupiłem uszkodzony wzmacniacz. Ale zanim się okaże, który kanał jest uszkodzony, czy może już widzicie napis, to pokażę wam, jak to sprawdzić. No, miernik. Wiemy, że napięcie zasilania to tutaj jest około 30 V, 34. Dlatego miernik mam uszykowany na 200 V. Prąd stały, napięcie. Prąd stały, napięcie. Włączam sobie przez żaróweczkę. Wyłączone, załączam tam i obserwuję całość. I widzicie, 32 V w jednym kanale, a w drugim nie. Czyli jeden kanał mamy uszkodzony. Co najdziwniejsze, na tych wewnętrznych stykach nie pokazuje mi jakiegokolwiek napięcia. Nawet jak przekaźnik sobie chwyci. Także tutaj też widać, że coś było grzebane. Trudno mi powiedzieć, czy to jest wina tych styków, które mają przecież ten włącznik, czy też może innej natury jest ta sprawa. Ale wiem, że któryś z kanałów jest zepsuty. I teraz, no ten jest zepsuty. Teraz dlaczego jest zepsuty? Może być przebity tranzystor. Może być sterujący przebity. Może być ten tranzystor zepsuty, albo któryś z tych dwóch. Chociaż one są od układu zabezpieczeń. Minus 33 V, minus 33 V. I na emiterze też mamy minus 33 V. Zastanawiające. Wylutuję te tranzystory, je sprawdzę, ale myślę, że one są... nie są powodem obecności tego ujemnego napięcia na tutaj wyjściu. No oczywiście wszystkiego się dowiemy, jak wylutujemy te tranzystory. No ten kanał jest sprawny, więc tutaj nawet nie będę brał pod uwagę. Miernikiem przedzwoniłem je. Niby jest ok, ale gdzieniegdzie widzę, że miernik dziwnie się zachowuje, więc nie mam miarodajnych wyników. Muszę wylutować te tranzystory, żeby sprawdzić, czy są w porządku, czy któryś z nich nie jest przebity. To jest jeden z tranzystorów po wymontowaniu. Nie wiem, czy widać, jak się błyszczy ta mika. Jakby była zalana jakimś olejem. Nie pastą temu przewodzącą, tylko olejem. I tam na radiatorze też widzę ślady oleju. Pewnie tutaj nie zobaczycie tego, bo jest problem ze światłem, no ale jednak coś tam widziałem. No i zagadka. Tak jak mówiłem, sprawdzałem miernikiem i tranzystory są... Tranzystor jest ok. To jest ten tranzystor. To jest 827, dobrze widzę. Czyli TE... Jejku, wiecie co, ja bez okularów też słabo widzę. Znaczy ściągam je, żeby widzieć dobrze z bliska, ale to... TE1298. Zostawmy moje problemy ze wzrokiem w spokoju. To jest ten od dodatniego napięcia, a mieliśmy ujemne napięcie na wyjściu. To jest drugi z tranzystorów. Czemu tak zafajdany tą pastą, to ja nie wiem. To jest niepotrzebne, żeby tak zafajdać tranzystor. I ten zafajdany drugi tranzystor też jest sprawny. Jak widzę stan tych miejsc, to po prostu wylutuję pozostałe dwa tranzystory. Zdejmę radiator. Bo on się tutaj trzyma na tych śrubach od tranzystorów oraz na chassis w jakiś sposób. O, tutaj się trzyma na chassis, tu i tu oraz tu i tu. I po prostu wyczyszczę ten radiator, przecież no... O, tu widzę, że jeszcze jakaś śruba jest, widzicie, tam jest w środku jakaś śruba. Tu wystaje,
No, jeszcze te czarne śruby trzeba odkręcić. Tak myślę. Sprawdzę sobie jeszcze na tę ewentualność, czy ktoś nie odwrócił po prostu tranzystorów i nie przełożył jeden do drugiego. Ale nie. Tranzystory są poprawnie włożone. Sami widzicie, że nóżki od tranzystora są tak zapastowane, że nie ma widoku na drugą stronę. Dobrze, to ja sobie to umyję, no bo co mam zrobić? Wyczyszczę to ładnie i przykręcę od nowa tranzystory, oczywiście umyte z tego wszystkiego, co tutaj jest. Sprawdzę sobie jeszcze płytkę drukowaną, czy tam nie ma jakichś, no są dziwolągi, no bo widać, że tutaj jest też zapaćkane, więc to też trzeba umyć. Chciałem założyć tulejki, ale niestety okazuje się, że te rozmiary, które mam, nie pasują. Fi 1,5 jest za małe na nóżkę tego tranzystora. Ta podkładka jest dość mocno uszkodzona, chyba dam inną. Kolejna uszkodzona podkładka mikowa. Nawet nie będę jej czyścił. Tak z ciekawości sprawdzam jeszcze pozostałe tranzystory z drugiego kanału. No i to jest ostatni. Wszystkie sprawne. Tranzystory są przepastowane. Tu przykręcam płytkę drukowaną do radiatora. Tu brakowało śrub, więc zaraz poszukam jakieś. Oczywiście nie mam nadziei, że po złożeniu będzie to działało. Trzeba poszukać gdzieś czegoś wcześniej, no ale warto przepastować poprawnie te tranzystory, zwłaszcza widzieliśmy w jakim stanie były. To oczywiście nie koniec tej układanki, trzeba sprawdzić jeszcze te tranzystory, to są tranzystory sterujące, o ile dobrze myślę. BD-639 i 640. Tranzystory sterujące oczywiście w jak najlepszym porządku. Sprawdziłem także rezystancję rezystorów, które macie oznaczone jako 5 i 7. W porządku. Także nie wiem, co jest na tym lewym kanale, że mamy takie napięcie wysokie. Będę sprawdzał dalej, ale wpierw sobie go jeszcze raz uruchomię i może sprawdzę... A nie, sprawdzę jeszcze tranzystor. Tutaj ten od stabilizacji temperaturowej to jest to. Czyli od prądu spoczynkowego dokładnie. Chyba. Tak? No i jak się można było spodziewać, ten od stabilizacji prądu też jest w porządku. NPN. Dobrze. Jest to tutaj ten tranzystor. Tylko, że tutaj mamy takie niespodzianki w postaci pourywanego druku. Z przelotkami jest taka trudność, że muszę niestety wybrać nieco ścieżki, żeby je zastosować, bo się boję ewentualnego zwarcia. No ale to już nie jest takie trudne. I spod tej przelotki jeszcze tu puszczę przewód, który potem polutuje. Może nie jest najładniej, ale bardziej trwale. Tak jak mówię, nie spodziewam się jakiejś rewelacji. Tak jak mówiłem, nadal minus 33 V. Ale już wiem, że na pewno nie jest winien temu tranzystor. Ten tranzystor albo te tranzystory. Szukamy gdzie indziej. Rezystory są w porządku. Pozostaje mi teraz przejrzeć tę płytkę. Teraz zauważyłem dopiero, że tam jest też jakaś drucikologia, ale żeby tę płytkę przejrzeć, trzeba ją wylutować z kołków lutowniczych. Tak, zastanawiam się, dlaczego mam to napięcie ujemne na wyjściu. Mam nadzieję, że wy widzicie wszystko, bo ja mam tak duży skos na ekranie, że nie jestem w stanie ogarnąć, co tam aparat filmuje. Ale wracając do sprawy, tutaj mamy sprawdzoną końcówkę mocy i końcówka mocy jest ok. Dobrze. Ten tranzystor jest ok, rezystory, wszystko jest ok. No, czyli ten element, cały stopień mocy jest poza podejrzeniem. Te dwa tranzystory to są takie układy soft clipping, napięcie, które się nam generuje na tym rezystorze. Spadek napięcia dokładnie otwiera nam tranzystor, który tam obcina wierzchołki idące, sygnały idące na bazy, poza podejrzeniami. Ale tu widzimy minus 34 V. Przebity ten tranzystor albo ten tranzystor może spowodować pojawienie się dużego ujemnego napięcia na bazie tego tranzystora, otwarcie tranzystora i przepuszczenie sygnału na wyjście. Ten tranzystor byłby zamknięty. Dwa podejrzane. Muszę sprawdzić.
Ten tranzystor jest wzmacniaczem napięciowym, to tam też gdyby faktycznie tutaj był przebity cały, no to jakieś tam napięcie przez ten rezystor, to jest 3,9 kilo, mogłoby pojawić się na wyjściu, no ale ten rezystor obniżyłby nam trochę to napięcie, więc bardziej podejrzane są te tranzystory. Warto też sprawdzić ten tranzystor. No i oczywiście po drodze kondensator jakiś elektrolityczny, czy nie ma przebicia, jeden, drugi, no trzeba by to sprawdzić. Tak samo te kondensatory na wejściu też trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie obcinają nam już pasma. Ten układ jest układem opóźniającym włączenie tutaj przekaźnika głośnikowego, więc on nie bierze udziału w pojawieniu się napięcia na wyjściu. I to chyba wszystko, co trzeba sprawdzić. Także trzeba zajrzeć do wzmacniacza, wylutować tę płyteczkę, tą dodatkową, która pionowo stoi, i posprawdzać elementy. No nie wygląda to najlepiej tutaj. Tutaj też jest jakaś robota niewyczyszczona. Ale tu widzimy to, co uwielbiam u Philipsa. Jego wadliwe kondensatory. I tu widzę jakiś spalony rezystor. Także tu będzie trochę roboty z przemierzeniem tego wszystkiego. O, tu nawet jakieś wygięte są te rezystory. Dobrze. Powolutku. Element za elementem. Trochę nie rozumiem tych plastikowych podstawek tutaj. No ale będzie trzeba tutaj się zająć. O, tu widzę też kondensatory, które nie są najlepszej jakości. Jak to u Philipsa? 4 nano 7. To ceramiki. W ogóle co robią ceramiki w torze audio? Tak, po wstępnych oględzinach zauważyłem wymienioną diodę, wymienione tranzystory. To są oryginały, ale tutaj jest wymieniony i tu jest wymieniony. Wylutowałem stąd 2415. 2415, 100 mikro. 100 mikro, 25 V. No, ideał. No i prawdopodobnie znalazłem winowajcę tego stanu rzeczy. To jest 2413 i musimy go znaleźć na schemacie. Żebym ja tak szybko mógł tu. Tutaj jest i on robił zwarcie. To jest kondensator z drugiego kanału. Też 150 mikro. 224 mikro ma. Tak wiecie co? Posłuchałem głosu rozsądku, który mi podpowiada, że przecież te kondensatory nie są za dobre. 47 mikro na 25 V. SR dobry, pojemność za duża. I ten 47 mikro na 25 V jest w tym miejscu. W tym układzie sterującym tym przekaźnikiem czasowym. Może być, nie musi. Zobaczmy kondensator na wejściu, który no, nie chce wejść przez te plastikowe podkładki, ale mam nadzieję, że jakoś tam go nie chwyci. Musiałem zdjąć tą plastikową, to jest 15 mikro na 40 V. 21 mikro. I on jest tu, w tym miejscu. No. ESR jest w miarę, ale pojemność za duża. Osoba, która naprawiała ten wzmacniacz, miała pewnie spalony ten tranzystor, ale dlaczego zastosowała wzmocnienie B? Nie mam pojęcia. To powinno być wzmocnienie A. Mamy już dużą niesymetrię wzmocnień w tym układzie. Jest to co prawda układ zabezpieczeń jakiś, bo na tym rezystorze tworzy się nam napięcie otwierające ten tranzystor i ten tranzystor po prostu blokuje nam sygnał szczytowy do masy. Ale lepiej zastosować taki tranzystor, jaki podano w specyfikacji, prawda? Ten tranzystor 6415 musiał być zwarty, bo mam self-test. Muszę zaraz self-test poprawić, bo nie przygotowałem kondensatora 100 nano. Czyli jak widzicie, nie tylko kondensator, ale także i tranzystor zwarciem. Chciałem sprawdzić w drugim kanale, jaki jest ten tranzystor, jakie ma wzmocnienie, żeby dobrać tam trochę podobny. Jak widzicie, tutaj mam napisane 6415. Do góry nogami, ale
napisane. No, Ant6415 nie występuje w tym kanale, tylko występuje w tym kanale. I gdyby nie schemat płytki drukowanej, to bym nie doszedł do tego. Macie 6416, no to pewnie po połączeniach bym doszedł. 6416 to jest ten tranzystor, on jest lutowany w miejsce tego tutaj 64. A tutaj 64 widzicie 15, a tutaj 6416 jest puste miejsce, jest błąd w opisie po prostu. No i dobrze dysponować takim schematem. Oczywiście można do wszystkiego dojść śledząc druk i gdzie, z czym się łączy, z jakim tranzystorem, no ale to jest strata czasu. A jeszcze w sprawie tego zwarcia na tym tranzystorze, no jak on ma zwarcie, no to całe to napięcie, które tutaj jest, minus 34 V, idzie sobie na bazę tego tranzystora tutaj. I mamy na wyjściu minus 34 V. I znowu widzę niekonsekwencje. Wzmocnienie A w tym kanale zgodne, no 215, a tutaj był tranzystor ze wzmocnieniem B wlutowany. No nie wiem, czy widać na nim. No nie, no bo aparat nie chce wyostrzyć, ale no... Teraz widać. W związku z czym osoba naprawiająca, a na pewno ten tranzystor był wlutowany, bo wszystkie, które tutaj są, dodatkowe tranzystory nie mają tych plastikowych podstawek, więc cały kanał był wymieniony. Po prostu, no, robiła to metodą prób i błędów. Tak sobie patrzę na wzmocnienie tego tranzystora. Typowo przy prądzie kolektora 10 mA 90 w grupie A, przy prądzie kolektora 2 mA mamy od 110 do 220, czyli muszę gdzieś w takim zakresie poszukać wzmocnienie tranzystora. Najlepiej, żeby lewy i prawy kanał mi się zgadzał. Kolejny tranzystor BC546 o wzmocnieniu A. 546 o wzmocnieniu B. 431 HFE. To jest wzmacniacz o małym wzmocnieniu, dlatego jest połączony w taki układ. Zresztą bardzo podobny jak tutaj, nie? Wiecie, jak ten układ się nazywa. W związku z czym tranzystory są w klasie A, w wzmocnieniu A. Gdybyśmy mieli inne wzmocnienie, moglibyśmy zastosować pojedynczy tranzystor. Ale wiąże się to z większymi zniekształceniami. Filip celowo zrobił tutaj taki stopień. Dlatego trzeba dobrać tranzystora o wzmocnieniu A. Ten z drugiego kanału ma 286 wzmocnienie. No i jest w klasie, w grupie wzmocnienia A. 286. Zapiszmy sobie tutaj. Poszukajmy 280 do 290 takie wzmocnienie i zamiast tego, który tam miał ile? 431. Nie, nic takiego nie kupiłem. Ale okazuje się, że 200 zł wydałem. 300. No i takich tranzystorów potrzebuję. 186 i 188 w obu kanałach. Takie to są kandydaci do obu kanałów. O. Lubię tranzystory z jednej serii. 213 oba, jeżeli chodzi o HFE, więc takie dwa same trafią do tu, gdzie jest miejsce puste. No i z drugiego kanału wywalę i po prostu założę ten, co ma 213 wzmocnienie, żeby były do pary. Tak mi przyszło do głowy, że trzeba wyjaśnić genezę wybuchu tego kondensatora. No, pojawiło się tu ujemne napięcie. No, okładzina dodatnia jest z tej strony. No to przepolaryzowało go i wybuchł. Przedzwoniłem jeszcze wszystkie elementy, które są w tym kanale. Na wszelki wypadek, zwłaszcza kondensatory ceramiczne. I teraz tak, 213, 166 wzmocnienie, 213, czy tam 218 chyba i 168. Także mam dobrze, tutaj mam 280, tu mam 250. Tego zmieniać już nie będę. Kondensatory wymienione, tu tranzystory też dobrane, żeby mi tutaj nie wariowało. 213 i 200 to jest układ zabezpieczeń, więc już mnie nie interesuje ten kanał sprawny. Dobrze. Trzeba płytkę umyć. Tego tutaj nie będę już ruszał, no bo skoro jest zrobione, no to po co poprawiać. Umyję tylko miejsce lutowania i montaż do wzmacniacza. Tak, jeszcze te setki. Tam była tu.
i ma 111, wymienię na większe napięcie. No dobra, teraz obserwacja, zwłaszcza tego miernika. Dobrze. 100 mV na wyjściu, 74 mV na wyjściu. Ok. Bo co, może mamy potencjometr, może był nieskręcony, albo co, trudno mi powiedzieć. W każdym razie jest ok. Się nie grzeje. Ustawiam prąd spoczynkowy, było 130 mili. No zjechałem już do 30, ma być 32 mV. No tak może zostać. Poczekam, aż trochę się ustabilizuje ta końcówka i przejdziemy do drugiej. 32 mV plus minus 5%. Tutaj jest ta informacja napisana. Drugi kanał mnie zaskoczył. Ustawmy więc mu odpowiednie napięcie. Napięcie 32 mV odpowiada prądowi około 50 mA. Prądu spoczynkowego. No to będzie na razie pływało, dopóki się nie ustabilizuje. Pomiar trzeba powtórzyć za jakiś czas. Przedwzmacniacz, czyli przełączniki. Do czyszczenia, niestety tam, no wiecie, trudno pokazać przy tym moim oświetleniu, jak tam środek wygląda, ale te styki są ładne, czyste, a tamte troszeczkę zabrudzone. Przełącznik przełącznikowi nierówny. Jeden jest zaoksydowany, czy tam zasiarczony, a drugi nie. Ten akurat należy do zasiarczonych. Co to blaszki w stanie idealnym. No to był niezwykle trudny potencjometr. Niedawno walczyłem naprawdę dobrze grającym Grundigiem, jeżeli chodzi o wyczyszczenie PCB. Niestety pokrywała się białym nalotem. Tutaj mamy przeciętnie, spodziewam się, grający radioodbiornik Philipsa. Dlaczego przeciętnie? No, dużo się nie można spodziewać po tak prostym układzie. Robiłem chyba już kilka odbiorników Philipsa i zawsze ten prosty układ przy przejściu przez zero generował jakieś szpilki. Nie wiem, może po prostu takiego pecha ma ten Philips. Mam nadzieję, że tutaj też jest opisane, jak zrobić regulację tego radioodbiornika, bo szczerze powiedziawszy się za serwis manual nie wziąłem, skoro otrzymałem schematy. A jak widzicie, serwis manual mam, bo to jest już drugi odbiornik, który robię. O, tu widać nawet. Tylko że ten pierwszy, który robiłem, to jeszcze nie nagrywałem filmów na YouTube'a. Gdzieś to było z tym prądu. Prądy spoczynkowe. No i potem jeszcze będzie trzeba zrobić tuner. Ale, bo tak straciłem wątek i musiałbym zacząć od nowa. Spodziewam się, że tak prosto układ nie będzie dobrze grał, ale zobaczcie PCB, jakie fajne. Jedyna wada, czasami gdzieniegdzie, jak dłużej przygrzeje się, odchodzi PCB. 33 mikro na 25 V. Hmm, 43 mikro. 30% więcej. Kolejny jest 6,8 mikro. Tutaj. I 6,8 mikro, muszę policzyć, ile to by było zwyżki. 8800, czyli 8,8 mikro. Tu niestety jest za dużo, więc 6,8 będzie nowy w obu kanałach. Ogólnie muszę powiedzieć, że tuner nie jest zły, ale zobaczcie, jakie puste plamy. Ktoś gdzieś coś psikał. Bo to takie samoistne nie jest. A tuner wygląda sobie tak. O, trochę do odkurzenia.
Nie będę go kąpał. Wystarczy pędzlem go przeczyścić. Przełączniki wyjęte. Tutaj mamy mechanizm zwierania styków na... Znaczy, no można tak powiedzieć, na czas przełączania tych stacji. Także zwiera nam, mostkuje nam to. Nie słychać trzasków, mam nadzieję. No i tak to wygląda. Tam jest w środku zapadka, która się porusza. Trzeba... Tu jest sprężynka, trzeba wyjąć tę sprężynkę, żeby nie pogubić, wszystko do pudełka i powolutku rozbierać. Jak zwykle mogłoby się wydawać, że do zabrudzeń dużych nie ma, nie? Ale jednak trzeba to wyczyścić. O kwestii przełączników to nie jest ostatnie słowo, no ale udało się te przełączniki tutaj poczyścić. Mam nadzieję, że będą pracowały długo. Te potencjometry także udało się jakoś tam wyczyścić. I teraz tak, tu agregat muszę odlutować, tu jest jeden przełącznik i tu jest drugi przełącznik. I na tym chyba dzisiaj będzie koniec, bo już mnie zaczął męczyć ten odbiornik. Tak się przyglądam tutaj agregatowi i widzę, że będę musiał potencjometr wylutować. Jest on zintegrowany z całym tym kółkiem. Nie wiem, czy mi się uda to ładnie wyczyścić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niestety wygląda to na rozkładane. No cóż, kondensator wydaje się niepogięty. To dobrze. Potencjometr był otwierany. Dziwię się temu zamiłowaniu do plastików u Philipsa. Wszystko to tutaj, ta obudowa, to są plastiki. One niestety utleniają się z czasem, jak to każdy plastik. Wcześniej czy później ulegnie rozkładowi. Jak sądzę, tutaj powinna być blaszka osłonna i zatyczki w tych punktach. I one powinny przykrywać cały ten potencjometr. Niestety tego nie ma, bo ktoś lutownicą albo zgubił i lutownicą pozgrzewał te punkty. Myślę, że takie rozwiązanie jest nieco lepsze. Gruba podkładka, na to mniejsza. I to PCB z warstwą oporową już jest przymocowane właściwie. I nie mamy takiego wytapiania plastiku. Nie ukrywam, że rozbieranie tych przełączników nie jest moim ulubionym zajęciem, a to z tego względu, że te blaszki tutaj po odgięciu lubią sobie przełamywać się w pół, w miejscu gięcia. A stało się to przyczyną parę razy tego, że musiałem dolutowywać do tych blaszek kawałki przewodów i je zaginać, znaczy mostkować w ten sposób tutaj. Jak tam? No, do czyszczenia będzie potrzebne to. Cieniutkim filmem wazeliny zabezpieczone. Trochę widać, że się świeci PCB, to jeszcze do starcia, ale styki są wyczyszczone. No, udało się to zmontować bez połamania blaszek. No i ostatni już przełącznik, no w środku też jest troszeczkę zabrudzony. Widać albo nie widać, ale no nie mam możliwości pokazania, jak jest w środku ciemno. Wlutowałem przełącznik, sprawdziłem też oczywiście rezystancję styków. To do wyczyszczenia będzie później, bo po obiedzie będzie trzeba sprawdzić wszelkie pojemności, które są tutaj na tej PCB. Bo jak widzieliście, poprzednie PCB niestety te pojemności nie zachowały się tak jak powinny. 100 mikro na 10 V. Kolejny kondensator 220 mikro na 10 V. 53,7% więcej pojemności niż powinno być. Nie wiem, czy to jest dedykowana kość to z korekcją już wbudowaną w środku do gramofonów, ale zobaczcie, tu mamy wyjście z gramofonu, kondensator 1,5 mikro, w środku wzmacniacz, nie ma korekcji, jest tylko zasilanie i mamy wyjście przez 6,8 na przełącznik w to miejsce i przełącznik w to miejsce. Jednak zdjąłem trochę farby i z tego co widzę tutaj, to jest prawdopodobnie NE542N.
Jest to podwójny, niskoszumny przedwzmacniacz. Mój wniosek jest taki, że to obwiedzione prostokątem zawiera ten wspomniany układ scalony, a także elementy SMD, które korygują RIA. Innego wyjścia nie ma. Czyli wzmacniacz, przedwzmacniacz gramofonowy najtańszy z możliwych. Drugim takim elementem tajemniczym, nie wiadomo co to jest ten układ. No jak widzicie, doprowadzony jest sygnał MPX, więc jest filtr MPX tutaj. Prawdopodobnie jest także, bo tutaj widzicie, dekoder stereo. No i wzmacniacze na wyjściu, a może to mogą być nawet zrobione na tranzystorach, więc to może być po prostu jakiś układ dekodera stereo, a klucze wyjściowe, wzmacniacze wyjściowe są tutaj na tych tranzystorach. Niestety, tak jak się spodziewałem, radio jest pogrzebane. Słychać straszne zniekształcenia. I drugi kanał nie działa w ogóle. Jeżeli chodzi o radioodbiornik. Dopóki nie włączę klawisza mono. Nie wiem, co się stało. Strasznie zniekształca. Automatyczna regulacja częstotliwości. Radio jest pogrzebane. Mam chwilę czasu, to sobie wydrukowałem wzór płytki drukowanej. Czasu, żeby przemyśleć, dlaczego mi ten jeden z kanałów nie działa. Na UKF-ie i teraz tak, to jest odbiornik AM-u. Przełączanie. To być może jest przełączanie jakimiś wskazówkami, nie wiem, jeszcze nie analizowałem dokładnie schematu. Ale dla nas najważniejszy jest ten element. To jest to przełącznik wejść. I jak widzimy po ścieżkach tutaj z tego układu oraz z wejść, które są tam wyżej, trafia to właśnie na ten selektor. To jest oczywiście ten długi sprzężony, co obrotowy, po prostu on ma dzielone sekcje i różne sekcje są przeznaczone do różnych obwodów w tym układzie i przełącznik wejść jest tutaj. Więc jedną rzeczą, którą trzeba sprawdzić, to czy wszystkie nóżki, zwłaszcza te od odbiornika UKF, są podlutowane pod odpowiednie piny, pod odpowiednie wyprowadzenia. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą to jest sprawdzenie tego tajemniczego modułu, ale nie tajemniczego modułu na zasadzie, że zdrapanie wszystkich farb, tylko czy wyprowadzenia gdzieś nie mają zimnego lutu. Tutaj widzicie sekcję, która jest pokryta farbą. I na pewno sygnał MPX wchodzi do tej sekcji z tego względu, że świeci się nam dioda stereo. Może nie było tego widać na filmie, ale ona się tam zapala. Więc jedna rzecz jest tutaj z głowy. Teraz tak, sygnał wyjściowy jest tutaj na styk przełącznika. I z drugiego kanału mamy także na styk przełącznika. Podejrzane są te kondensatory, ten rezystor, bo jeżeli jest rezystor zwarty, no to wtedy sygnał się nam nie pojawi. Podejrzane są te kondensatory i ten rezystor. Nie działa kanał lewy chyba, o ile mnie pamięć nie myli. Nie pamiętam już, musiałbym sprawdzić na filmie. W każdym razie, któryś z tych dwóch kanałów nie działa, no i naszym zadaniem jest sprawdzenie, który. No załóżmy, że ten kanał tutaj nie działa. W związku z czym sprawdzić należy te elementy i wracając do tej płyteczki tutaj, no to te elementy są gdzieś tu, umieszczone przed płytką, więc można je bardzo prosto sprawdzić i rezystor też. Miejsce lutowania przełącznika, czy przypadkiem gdzieś po drodze mi ścieżka nie pękła, nie zerwałem jej. No i to jest wszystko. A dlaczego tak myślę? Podałem sygnał na to wejście liniowe z telefonu. Nie pamiętam czy na to, ale na którejś z nich. I jak widzicie, sygnał ten trafia na przełącznik. Jeden albo drugi. I po zwarciu odpowiednich blaszek
Miałem stereofoniczny sygnał w obu kanałach na wyjściu, czyli na wzmacniaczu. Oba wzmacniacze działały dobrze. Więc myślę, że przełącznik jako tako blaszki ma dobrze wyczyszczone. Działa to sprawnie, bo sygnał mamy równy na lewym i na prawym kanale. Problemem jest wyjście z MPX, z dekodera stereo. Bo tak myślę, że to jest właśnie dekoder stereo. Prawdopodobnie gdzieś tu albo tu jest zwarcie, albo znaczy zwarcie do masy tych kondensatorów, dlatego nie ma sygnału na wyjściu, albo też kondensator już po prostu ma ukruszone nóżki. To jest do sprawdzenia. Jeżeli jednak będzie uszkodzenie na płytce drukowanej tutaj, albo tutaj, nie będę w stanie nic poradzić i ten cały moduł stereo dekodera będzie trzeba wywalić i opracować nowy. Nie wiem, zaadaptować jakiś tam nasz, czy coś podobnego na dodatkowej płytce drukowanej. Oczywiście bufor trzeba zrobić wyjściowy, też nie wiem jakie on tam wzmocnienie ma, ale raczej to jest wtórnik emiterowy, tak myślę. To jest jakiś tam bufor sygnału. Także będzie problem, jeżeli tak naprawdę mamy uszkodzenie gdzieś tu, na środku, na tej płytce, a ja jeszcze jej nie dotykałem, bo nie chciałem tam ingerować w te farby, tylko czyściłem tą drugą płytkę od RIAA. No i to w tym momencie mamy problem. Tuner nienaprawialny, ewentualnie można gdzieś kupić stereo dekoder w postaci jakiegoś tam modułu i zamontować tutaj, zaadoptować tę płytkę. Tak sobie pogrubiłem te elementy, które muszę sprawdzić. No to jak widać, oprócz cienia aparatu, to są ścieżki, tu jest kondensator i do tego pinu lub do tego pinu z przełącznika. Mogłem tu zwarcie zrobić. Wszystko jest możliwe. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to inspekcja tych połączeń, które tu zaznaczyłem. Mam wzmacniacz na plecach i muszę sobie przedzwonić ten przełącznik, tą sekcję z wejściami tutaj. Wiecie, jeszcze tego nie czyściłem i nie myłem z tego względu, że będą tu robione pewne prace nad tą płytką drukowaną. No ale podczas inspekcji stwierdziłem, że tu mam jakieś małe zwarcie. No tutaj jeszcze się coś tam wala. Ja sobie to jeszcze raz przemyję i zobaczę, czy jest wszystko ok. Przy okazji jeszcze sprawdzę tamte pozostałe elementy po drodze. Ale myślę, że być może trafiłem na przyczynę awarii. I to była z mojej winy, a nie z winy poprzedniego serwisanta. Tak jak się spodziewałem, mógł to być po prostu błąd na płytce drukowanej. Wyciśnięty. Elegancko. Teraz tylko zestroić tuner. Sprawdziłem długie fale. I to jest program Pierwszy Polskiego Radia, więc zakres długich fal działa. UKF. Mniej deszczowa, czyli bardziej. UKF rozstrojony. Ale coś tam odbiera. Cinka, bądźcie. 15. Misji trwam oraz w czasie wzrastania w Radiu Maryja o 21.30. Do zobaczenia. Przecież nie słyszałeś takich mocnych zniekształceń. Nie, są zniekształcenia. Procedura zestrojenia radia na długie i średnie fale zakończona. Zworkę trzeba tutaj usunąć. Żmudna robota. Najbardziej mnie dobijają te symbole. Zamiast normalnie napisać napisem, weź podłącz. Słowami angielskimi podłącz, oscyloskop stoi to miejsce, to jakieś symbole, szukasz tego na schemacie, wyczeszczasz te gały i nie wiesz, gdzie jest jedynka, gdzie jest dwójka, potem znajdujesz i tracisz niepotrzebnie czas. Nabieram przekonania, że mam zepsuty stereodekoder. Dlaczego? Teraz zrobiłem obejście. Ten sygnał podałem na wylutowane końcówki kondensatorów. I jak widzicie, tu mam mostek zrobiony i muzyka gra bez zniekształceń. Jakąkolwiek puszczę. Natomiast jak w wersji stereofonicznej, to niestety strasznie mi zniekształca.
tu ładnie zagrało. Nawet już nie rozpoczynać gry od auto, tylko zakończyć to spotkanie. Też nie ma zniekształceń. Po prostu mam wrażenie, że... A nie mam jak to sprawdzić, bo to jest, wiecie, zakonserwowane całe. Już nawet tam odciąłem ten kondensator metalowy, żeby sprawdzić. I rzeczywiście pojemność ma, więc lutowałem go z powrotem do tych nóżek, znaczy się przylutowałem go z powrotem, bo przeciąłem nóżki. Pasami, że były mecze przyjaźni, które... Niepotrzebnym, niekochanym, totalna pustka, bez wartości, no i wtedy... No... Mam wrażenie, że jest zepsuty stereodekoder. Bo gdzie wejdę? Suplement diety Actifolio. To jest bez zniekształceń. A tam, jak wracam do tego układu, który był wcześniej, to niestety mam straszne zniekształcenie. Wróciłem do poprzedniego układu i proszę. Tego się nie da słuchać. Inwencją improwizatorską. Słychać wyraźnie zniekształcenie. To jest ten stereodekoder, a jest tak zalany, że nie wiem, czy uda mi się go wylutować. To musiałem skrobać, nawet zmiękczanie acetonem nic nie pomogło. Także nie wiem, czy uda mi się to wylutować. Jedyny sposób na wyciągnięcie tego układu to nie wylutowywanie tego, bo potem będzie ciężko przylutować to do tej płyty głównej, tylko ucięcie nóżek. I potem do tych nóżek przylutowanie nowego, świeżego układu scalonego. Ale żeby nie ciąć takim nożem, trzeba te nóżki po prostu dremelem i tam czymś odpiłować ładnie, żeby jeszcze, jak to się nazywa, tą farbę tutaj zdrapać, czy jakoś, jak ona, ta substancja tam, nie jest farba, to jest jakiś środek konserwujący, trudno mi powiedzieć, co to jest. Także zabawy będę z tym układem scalonym miał trochę. Więc na razie wzmacniacz, czy tam stereo receiver idzie do pudełka. Bo i układ scalony muszę kupić i pomyśleć, jak to stąd wyciągnąć. Także trochę zabawy z tym będę miał. Ja wam mówiłem, że w tym układzie nie tylko mamy stereo dekoder, czyli ten TDA1005A, ale także jakieś układy, bufory, wejścia. To jest nóżka 12, to jest nóżka 13, to jest nóżka 14 i to jest nóżka 15. Tu mamy dwa tranzystory i najprawdopodobniej te dwa tranzystory to są wtórniki emiterowe, żeby dopasować źródło sygnału do impedancji wejściowej wzmacniacza. Fajnie, że to jest zrobione w taki ciekawy sposób, ale no zresztą też Philips w swoich materiałach reklamowych z roku 80 chwali się tym, że używa już elementów SMD we swoim urządzeniu. Niestety zalanie tego modułu tą substancją powoduje to, że ten moduł jest prawie nienaprawialny. No mówiłem, tutaj trzeba odciąć te nóżki, żeby wlutować nowy układ scalony. A jeżeli mamy zepsuty któryś z tych tranzystorów, który tutaj jest tranzystor, który współgra z tym układem scalonym, to już niestety nawet wymiana układu scalonego nie pomoże. Trzeba będzie zbudować nowy układ, nowy obwód, ale wtedy naprawa tego radioodbiornika jest nieopłacalna. Zastanawiam się, czy robić taki taki myk, czy też nie, bo musiałbym oprócz samego układu zaprojektować odpowiednią płytkę, dopasować ją do tych tutaj elementów peryferyjnych, bo już sprawdziłem sobie notę aplikacyjną i to, co nie zmieszczono tutaj w postaci SMD, czyli w pułapkę 19 kHz, MPX filtr niby jest tutaj, być może na tych dwóch kondensatorach zrobionych i na tranzystorze jakimś, no to jeżeli nie będę w stanie tego dorobić, no to
naprawa sekcji tunera mija się z celem. I wtedy mamy do wyciągnięcia końcówkę. Całe szczęście wzmacniacz kosztował mnie 60 parę złotych. No i też pokazałem wam, jak można sobie poradzić z naprawą takiego wzmacniacza, ale niestety tutaj sekcja tunera pokonała mnie na razie, więc tak jak powiedziałem już chyba, urządzenie idzie na półkę, zapakowane w kartonik i poczeka na mój nastrój na lepsze czasy. Pewnie w filmie zamieszczę końcówkę, o ile uda mi się to naprawić. Mam poplanowane filmy do końca grudnia, więc emisja pewnie będzie w nowym roku tego Philipsa, w 2022. Więc mam jeszcze dużo czasu, mamy sierpień, mam jeszcze dużo czasu na naprawę sekcji tunera. A tymczasem wszystko do kartonika. Czasami może się zdarzyć, że po naprawie jednej sekcji mamy awarię w drugiej. Tak więc naprawiliśmy sobie wzmacniacz. Co prawda ma pewne napięcie wysokie dosyć na wyjściu, ale tego wyregulować nie można ze względu na budowę tego układu. Tam 50 chyba było miliwoltów w jednym kanale, 70 w drugim. A tutaj mamy problem z tunerem, który w tej chwili jest nienaprawialny. Dobrze, zapakuję sobie to w jakieś folie, streczę i piankę pod panelem, bo to bardzo dobrze chroni urządzenie. I zostawię to sobie na lepsze czasy. Tutaj jest wymieniony układ scalony. Muzyka gra. Czy tylko żarówki wymienię, złożę to i będzie pięknie. Wszędzie muzyka jest, niestety. Działa. Dzisiaj mi się nie chce tego składać. Niestety po walce z Panasonicem SG2220 mam dosyć. Tam mi padł agregat. Po prostu się rozkręcił i nie mam siły go skręcić. A przy okazji wziąłem jeszcze tego Philipsa tutaj do skończenia. Na takim kawałku drucika tutaj działa, także nie ma problemu. Teraz tylko złożyć. To wszystko, co wam chciałem pokazać w tym odcinku. Trzymajcie się. No dobra, mogę wam puścić kawałek lektora, bo za to nie każą za prawa autorskie, więc... Przedstawię państwu. Od rana, czyli od czasu ważności ostrzeżenia, najwięcej opadu... Bez zniekształceń. Zapomniałem go zmierzyć, nie? 4700 na 40 V. No i mógłby zostać. Rezystancję przewodów mam 0,13. Jeszcze raz muszę skalibrować miernik. Pewnie dlatego, że mi spadło napięcie. I zaraz zobaczymy ten drugi kondensator, jaką ma pojemność. No dobrze, uruchamiamy procedurę. Miernik robi sobie self-test. Pamiętajcie, że zworki usuwamy wtedy, kiedy miernik nam powie, żeby je usunąć, nie wcześniej. No, azolet, czyli izolować probę, sondę. Isolate the probe. Samego mnie ciekawi, jak to tam wyjdzie. Prawdopodobnie zaraz zażąda kondensator 100 nanofaradów. Wiecie, to już tak kręcę jako suplement. Mam syndrom jeszcze jednej planszy. I po prostu stwierdziłem, że skręcę ten amplituner. Tak, po prostu skręcę go, żeby mi się tam na półce nie walał w częściach. No i insert między jedynkę i trójkę. Kapasitor 100 nanofaradów. No i done, czyli zrobione. Ile mamy pojemności?
108, tak jak było przed kalibracją. Teraz mam zwarte obie końcówki, jak widać tam. I zobaczymy, czy pokaże 0,00. No 0,9 to musimy to uwzględnić przy pomiarze ESR-a. No długo to mierzy. Muszę z baterii po prostu naładować. Za każdym razem widzicie, już jest 0,16, to jest 0 mniej, a tam mieliśmy 0,9, czyli ESR nam się mieści w granicach. Także mówiłem, że jest w porządku. No i pojemność też 4700 ma wzorcową. Chyba po prostu, tak jak widziałem u kolegów i koleżanek, wezmę te przewody, przylutuję do PCB po prostu. No, co pomiar, to inna rezystancja przewodu. Teraz mi 0,3 pokazał. No, cwany lis. Tak naprawdę to gniazdo nadaje się tylko do układów scalonych, nie do takich końcówek, jak ja tutaj aplikuję. W związku z czym myślę, że będzie rozsądne tam to przylutować. Widzicie kolejny pomiar, tym razem z tym 0,3. Dlatego ja biorę pod uwagę, zawsze sobie przed pomiarem kondensatora, czego wam nie pokazuję, mierzę rezystancję przewodów, żeby potem sobie to uwzględnić tutaj. Także kondensatory super. Akurat te Philipsowskie się tu jeszcze uchowają w tym radioodbiorniku. Także kończę pod skryptą, jeszcze wrzucę parę zdjęć z montażu i to wszystko. No i skończone.